Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek sezonu pierwszego Sami Max, który nosi nazwę Rzeczywistość 2.0. Zamieszki w Dakotach. Wysłać tyle samo wielkich robotów bojowych każdej ze stron. Ocalałych zapewnić, że od początku mieli nasze poparcie. Nielegalni imigranci. Nowych posadzić za sterami wielkich robotów bojowych. Zarzut nadmiernego opierania polityki wewnętrznej na wielkich robotach bojowych. Niech rozmawiają z nowym rzecznikiem prasowym. Terrotronem 9000. Jeśli to chłopaki z Air Force One, powiedz im, że dostaną kluczyki, jak powiedzą magiczne słowo. Cicho, Max, to pan komendant. Całkowity krach gospodarki i upadek kultury Zachodu? Na szczerzącą się głowę Ludwika XVI w sombrero upchniętą do torby sportowej. Natychmiast ruszamy. Musimy uporać się z kryzysem informatycznym, przyjacielu. A próbowali wyłączyć i włączyć ponownie? Sprawa jest poważniejsza, Max. Wszystkie komputery sfiksowały. Samoloty spadają z nieba, reaktory jądrowe są w stanie topnienia. A chmary bladych komputerowców będą musiały wyjść na zewnątrz i rozmawiać z normalnymi ludźmi. Zgroza. Od czego zaczynamy, Sam? Krajowe Stowarzyszenie Ludzi Mądrych, co się znają na komputerach, śledziło ruchy elektronów w Stanach. Jeden z największych jest w naszej dzielnicy. Cóż za niebywale dogodny zbieg okoliczności. A jak znajdziemy przeskok elektronów? Nie mam pojęcia. Ruszajmy. Tak, a więc tym razem mamy sprawę związaną z komputerami. A więc jakby nie patrzeć, trochę mi i większości z Was pewnie bliższą. Co my tu mamy? Głowę prezydenta oderwaną. Nawet jeśli był tylko marionetką, to trochę chore, żeby trzymać głowę byłego prezydenta w szafie. Racja, Sam! Musimy skombinować włócznie! No super, na pewno nabita na włócznie będzie mniej przerażająca. A co tam robi Jurek? Szczurka nie ma w domu. A, dobra. Czyli Jurka nie ma w ogóle w chałupie. Tutaj się nic nie zmieniło, stąd nic nie potrzebujemy. A nie, poczekajcie. Coś było... na tej tablicy. Dobra, jeszcze będę tam wracać, może to zobaczę. To w sumie mało ważne. Dobra. A więc, jakby nie patrzeć, na samym początku udamy się do kolesia, który zawsze jest boski. Ulica wydaje się dziś nienaturalnie cicha. Właśnie! Już od dobrych kilku minut nie słyszałem wrzasku duszonego kota. Co ci ludzie robią? Czy widziałeś tu jakieś przeskoki elektronów? Widziałeś tu coś, co może tworzyć wielkie ruchy elektronów i wpływać na wszystkie komputery w kraju? Kolej nadziemna? Nigdy jej nie ufałem. Ona tu już od lat jeździ. Szukamy czegoś niecodziennego. Chyba nie wyłączyłem gazu. Zgadza się. Jedźmy z tym koksem. Nie ma to jak pocieszać sama Max, kiedy on się tutaj denerwuje. O, księgarnia znowu zamknięta. Chyba znowu zamknięto księgarnię Esperanto. Proszę, to szybko, nawet jak na te dzielnice. Redakcyjny ekspres do kawy, pusty trzeci dzień z rzędu. To się nazywa dziennikarstwo śledcze. Najwyraźniej reporterom ciężko się dostosować do życia bez internetu. Demolka Lincolna zakończona barwnym atomowym grzybem. Proszę, czyli można się doszukać pozytywów. Wciąż brakuje 2 milionów mieszkań. Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią. Dobra, co ciekawego jest tym razem w... Ktoś mocno poturbował automat z balonkami. Banda 5 dentystów przechodziła tędy w nocy. 4 rzuciło się na automat i zaczęło go dewastować. A co robił 5? Cały czas płakał i mówił, czemu nie możemy się wszyscy dogadać? Dobra.
Dobra, idziemy do Bosko. Zobaczymy, co on tym razem wykombinował. O, tu jest Jurek. Toż to nasz ulubiony, etycznie upośledzony szczur Jurek Dwa Zęby. Sam zastanawiał się, dokąd czmychnąłeś. Jestem wzruszony. Ja się zastanawiałem, jaką ci zrobić kompromitującą pozę, jak już cię wypchamy i powiesimy. Pierdu, pierdu, cały się trzęsę. Kupujecie coś, czy nie? Co masz na sprzedaż? A co taki podrzędny oszust, jak ty, próbuje tym razem opchnąć? Puszczę tę drobną zniewagę mimo uszu, dla dobra transakcji. Oferuję najnowsze cudo do obrony interpersonalnej. Jesteś handlarzem bronią? Strasznie to spłucacie. Ja sprzedaję spokój duszy. Co masz na składzie? W tej chwili jedynie tę armatę. Wy, chłopaki, powinniście zacząć od pistoletu. Już mamy pistolety! Ta? Gdzie? Uwierz mu na słowo. Ile za armatę? Ile za tę armatę? Nie jest na sprzedaż. Gorszego handlarza broni nie widziałem. Nie jest na sprzedaż. Dla was! Nie handluję z policją. To taki mój etos. Jaka tam z nas policja? Ta, widziałem, jak działacie. Ja wam ją sprzedam, ani się obejrzę, jak królik mi w łeb celuje. Sprzedaj. Potrzebujemy jej w sumie, tej armaty. Już wam mówiłem, nie jest na sprzedaż. Co teraz porabiasz, Jurek? No wiesz, tradycyjnie. Szydełkuję, chodzę na solarkę. A jak ci się wydaje, co porabiam? Biznesu nie rozkręca się tak, hop siup. Urząd Ochrony Konsumentów dowie się o pańskiej postawie. Znudziło się leniuchowanie w stawie przed Białym Domem? Jakie leniuchowanie, mądralo? Nawiązywałem kontakty. Okazuje się, że Waszyngton to idealne miejsce, żeby się wkręcić w handel bronią. Wiesz sam, może to był zły pomysł, żeby przenosić tu gabinet owalny. Wciąż jest lajarz z golcami? Przestałem aprobować ich ekstremistyczne poglądy. Chyba raczej ci się zimno zrobiło. Albo zmęczyło cię oglądanie co rano swego ohydnego różowego ciałka. Powiedzmy, że było wiele różnych względów. Wciąż jeszcze możesz wyjść na uczciwego szczura, Jurek. Albo na drut kolczasty, albo na ruchome piaski. Ludzie chcą broni? Sprzedaję im broń. Co może być uczciwszego? Policja ochotnicza, panie Zęby. Jest pan aresztowany. Proszę nie stawiać oporu, to poprzestaniemy na wiośnie średniowiecza. Tylko spróbujcie, smerfy. Ostatnio jak sprawdzałem, to był wolny kraj. Pracuję nad tym. Tak, bo w sumie Max jest nadal prezydentem. Koniec z twoimi gierkami, Jurek. Jesteś aresztowany. Znam swoje prawa. Nowa ustawa o przywłaszczeniu zbrojeniowym. Cytuję. Żadnemu obywatelowi nie można zakazać otworzenia interesu bez licencji w cudzym sklepie oraz sprzedaży niebezpiecznej broni temu, kto da najwięcej. Max, co ty kto za prawa? W zmysłach mógłby ustanowić takie odpowiedzialne prawo? Nic nie poradzę sam. Lobby zbrojeniowe oferowało niesamowite gratisy. Wciąż jesteś aresztowany, Jurek. Jeszcze czego? Lepiej się nie kłóćcie z facetem, który ma armatę. Dobra. Do zobaczenia, Jurek. Jeśli mnie znajdziecie. Tak, potrzebujemy tej armaty, dlatego będę próbować ją zabierać. Towar podaje sprzedawca! Oczywiście, jak zwykle, samowi się ubrywa. A teraz trzeba szybko wepchnąć. Ach. Trzeba kliknąć na Jurka, a nie na armatę. Oczywiście nie zrobił tego sam, tylko Max. Zaklinowałem się! Jako prezydent postanawiam niezwłocznie zająć się problemem otyłości u szczurów. Wypuśćcie mnie stąd! Bez obaw, Jurek. Wkrótce cię stamtąd wypuścimy. Już wkrótce. Tak, to będzie nam potrzebne troszeczkę później. Teraz musimy porozmawiać oczywiście z Bosko. Cześć, Bosko. Witaj w moich progach, o najemna straży ładu. Dlaczego nagle poczułem prymitywną chęć brutalnego pobicia Bosko? Bo pewnie zaraz zacznie mówić ni. To wrodzona reakcja typu walka lub ucieczka. Jam jest elboskodryl trzepnięty, niepokonany półelficki łowca. Półelf. Dobra, Bosko, Max przygotowuje to razynę, a ty nam powiedz, dlaczego zostałeś elfem. Półelfem.
Jasne, że powiem. Wplątano mnie w spiski doręczycielskie. Mierzono we mnie rakietami. A teraz handlarz bronią otwiera konkurencyjne stoisko w moim sklepie. No i? Nie jestem już tu bezpieczny. Muszę przenieść interesy w jedyne miejsce, które da mi 100% ochrony do internetu. No ale jaki jest związek między tym całym internetem a byciem elfem? Nawet dość duży! Elf! Mi się no, tak bo wydaje. Każdy w sieci musi wybrać awatara. Na przykład krasnoluda, orka albo napaloną piętnastkę ciekawą świata dorosłych i lubiącą eksperymentować. Nie sądziłem, że to możliwe, ale jako elf jest nawet mniej odrażający. Pół elf, głupcy! Nieważne. Wy to się w ogóle na komputerach nie znacie. Czyli przenosisz sklep do sieci, tak? I co z nami będzie? My się lękamy komputerów. Bez obaw, chłopaki. Mój internetowy sklep będzie dwukrotnie mniej boski przy trzykrotnie wyższych cenach. No to do zobaczenia. Tak, chcemy coś kupić, koniecznie. Chcemy coś kupić. Zobaczymy, co teraz drugiego ma boską u siebie. W całej krainie. Powiedz, że mu zapłacimy, byle skończył tak gadać. Coś pragniesz nabyć, wędrowcze? Co sprzedajesz? Co sprzedajesz? A nic takiego, tylko zjadliwą broń biologiczną. Elegancko! Broń biologiczną? Nie lubimy osądzać ludzi. Mów za siebie sam! Ale czy wojna bakteriologiczna nie jest aby na bakier z etyką? Muszę się jakoś utrzymać na rynku, panowie. Skoro handlarz bronią otwiera stoisko w moim sklepie, to ja muszę podbić stawkę. Go widzieliście ten plakat w tle? Ile za tę broń biologiczną? Ile za tę twoją tak? zjadliwą broń biologiczną? Tylko miliard dolarów. Bierzemy! Czymże jest kolejny miliard dla dziury budżetowej? A przykro mi, ze względów bezpieczeństwa nie przyjmuję już gotówki. Musicie zapłacić przez internet. To naprawdę bosko. Dziękuję. Tak, będziemy musieli zapłacić przez internet, więc na razie tego nie zrobimy. Czy masz może procesory dwurdzeniowe 512 mega pamięci podręcznej? Nie! Czy masz może pieluchy w rozmiarze szympansim? Nie! Czy masz może chipsy o smaku grillowanego planktonu? Nie! Czy masz może breloki z modyfikatorem plus 8 do zręczności? Niestety nie. Czy masz może szacunek dla siebie? Nie! Haha, nabraliśmy cię! Nie, zrozumiałem pytanie. Zrozumiałem je aż za dobrze. Ech, Bosko, ty naprawdę wiesz, jak zepsuć zabawę. Tak, właśnie do tego chciałam dojść. Rozmyśliłem się, jednak nic. Jak sobie życzysz! Lecz nie wincie mnie, gdy utkniecie na zwęglonych pustkowiach bez choćby woreczka czarownego ku swej obronie. Dobra, to już wszystko. Do zobaczenia, Bosko. Do boju! Z Bogiem, obrońcy Shire! Tak, dobra, to już nic więcej też nie załatwimy. Dlatego musimy iść teraz oczywiście do kolejnego stałego punktu naszej wycieczki, czyli do Sybilli. Zobaczymy, co Sybilla robi tym razem, żeby zarobić na życie. Tam jest jakiś dywan w śmietniku? Jakby ktoś jakieś zwłoki wyrzucił. Chociaż z drugiej strony oni mają nowy dywan w biurze. Gdzie teraz sam? Tą kupą szmelcu nigdzie, przynajmniej dopóki nie oddamy jej do warsztatu. No tak, przepraszam za tamto. Nie wiedziałem, że to taka ważna część aż do wybuchu. Tak, czyli DeSoto jest rozwalony tym razem. Nigdzie nim nie pojedziemy i nawet nie będziemy musieli. No idziemy jeszcze obejrzeć plakaty. Argentino? Lody rożki? Ciekawe, kto się da nabrać. Lody? Ja chcę! Jezioro Fredkowe. Kontynuacje ukochanych klasyków są zawsze lepsze niż pierwowzory. Całkowicie się z tobą zgadzam, Max. Smrodziak kontra Sanepid. To ma być walka? Jeden karaczan ze smrodziaka z pięcioma odnóżami związanymi za odwłokiem mógłby załatwić cały Sanepid. Ciekawe. Dokładnie taki jest powód tej rozprawy. Zaginęła żyrafa? Zaginęła żyrafa. Ja ją widziałem! Reaguje na bubu. To widać inna. Moja reagowała tylko na porucznik Ambroży Sześcionoży. Precz z prezydentem Maxem. Stany von z Dakot. No dajcie spokój. Spali się kilka rezerwatów i od razu zaczyna się nagonka.
Tak, oczywiście. Max jest nadal prezydentem, więc tutaj pojawiają się też głosy sprzeciwu wobec jego rządów, co w sumie nie jest bardzo dziwne. O, czyli Sybilla zajmuje się teraz beta testami. Cześć, Sybillo, czy wiesz... Otoczyli mnie! Błyskawica! Błyskawica! Cofnij się, Max. Wygląda na to, że Sybilli w końcu odbiło. Najwyższa pora! Jej względna stabilność ukazywała resztę dzielnicy w złym świetle. Precz, czarcie pomioty! Zaznajcie gniewu tej świętej, ognistej klingi! To zupełnie jak wtedy, gdy zatrudniono nas w charakterze motywatorów w szkółce niedzielnej. Prawdę mówiąc, myślę, że to bardziej jak nasza ostatnia sprawa. I trzy poprzednie. Ostatnio nauczyłem się jednego, jak rozpoznać przyrząd hipnotyczny i widzę go właśnie w tych dziwnych brylach. Wirujący śród potępieńczej zagłady. Żeby ją wyrwać z transu, musimy walnąć ją w głowę. Wiesz sam, jeśli kochasz swoje zajęcie, to nawet nie czujesz, że jesteś w pracy. Tak, Sybilla na razie nie da nam podejść do siebie. Tak naprawdę. Więc musimy ją walnąć czymś w głowę, a ponieważ wcześniej się nie dało niczym innym, co mamy. O, pokażę wam, co się stanie, jeżeli chcemy ją walnąć rękawicą. Precz, demony! Rzucam osłonę żrącego niesmaku! Nie dam rady się do niej zbliżyć, Max. Ale w sumie zaraz tam hipnoza. Po prostu ma gogle wirtualnej rzeczywistości i sobie gra. Walniemy ją miurkiem. Co się stało? Jestem w punkcie odrodzenia? Czy ona nas podrywa? Obudź się, Sybillo. Uwolniliśmy cię od tych świrniętych gogli. Czy wy przed chwilą walnęliście mnie w głowę szczurem wystrzelonym z armaty? Nie. Nie, w słowa nie brzmi już tak czadersko. Chyba się strasznie nie złościsz. Musieliśmy wyrwać cię z tego hipnotycznego transu. Nie byłam zahipnotyzowana. Ja grałam na komputerze. Nie musisz dziękować. Policja ochotnicza to nasza pasja. Dziękować? Przez was wyleją mnie z nowej pracy. Twoja nowa praca polega na młuceniu powietrza niczym wiatrak z ADHD i bełkotliwym wrzasku? Ta praca jest już zajęta, droga pani. Policja ochotnicza to nasze zadanie. Jestem beta testerem. Za pomocą tych gogli grałam w rzeczywistość 2.0. A teraz proszę, zepsuliście je i przez was nie dostanę zwrotu kaucji. Rzeczywistość 2.0? No tak, rzeczywistość 2.0. Tak przypuszczałem. To nowa przygoda MMO, umożliwiająca pełne zanurzenie w interaktywnym świecie. Do gry potrzebne są te gogle i bezprzewodowe łącze z serwerem. Z łaski swojej objaśnij te trudniejsze pojęcia mojemu technologicznie upośledzonemu druhowi. Nie rozumiem słowa rzeczywistość. Ach, wybaczcie. Czasem zapominam, że jesteście luddystami. Wcale nie. Jesteśmy tylko bliskimi przyjaciółmi. Rzeczywistość 2.0 jest jak gra komputerowa. Zakładasz te gogle i wkraczasz do zupełnie innego świata. To będzie absolutnie największy hit w internecie. Nie wiedziałem, że jesteś taką maniaczką komputerową. Jak dostałaś tę robotę? Sprawdzałam w sieci oferty pracy i znalazłam jedną w budynku obok. Lewus wrócił? Już się nie mogę doczekać spotkania. Sam, widziałeś gdzieś moją maczetę? Nie, Lewus wyjechał. Teraz urzęduje tam policja. Policja wprowadziła się do naszej dzielnicy? Parszywi oszuści! Spełniamy całe zapotrzebowanie na gliniarzy w dzielnicy! I nie tylko. Nie gliniarze. To jest skrótowiec od czegoś, czego nie długi pamiętam. Długi ten skrótowiec. Czy myślisz to, co ja, Max? Szczerze wątpię. Ta cała policja musi stać za kryzysem informatycznym. Czyli już znaleźliśmy, gdzie musimy się wybrać. Co się stało z tymi goglami? Zepsuliście je. To się stało. No wow, wygląda tyle na to, to wiemy. Spalił się encefalograficzny chip modulatora quasi-świadomości. Nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi, prawda? Nigdy. A po co komu te gogle? Dlaczego te gogle są takie ważne? Cóż, zapłaciłam za nie pokaźną kaucję. Tylko dzięki nim można wejść do rzeczywistości 2.0. I stawiam roczną pensję Maxa, że tylko dzięki nim można dotrzeć do sedna tego kryzysu. Co robi beta tester? Gram w gry komputerowe i wyszukuję błędy, które trzeba usunąć przed premierą. A czy do tego nie trzeba mieć doświadczenia? Wszystko polega na tym, że przyglądasz się czyjejś ciężkiej pracy i wytykasz pomyłki. Nie zapominaj, że byłam terapeutką. Tak, kto gra na komputerze?
Czy gry komputerowe to aby nie monstrualna strata czasu? Nie są takie złe, o ile nie utkniesz w jakimś nużącym dialogu. A wy kiedykolwiek w jakąś graliście? Jak ten na przykład? Przez nie gracze stają się aspołeczni, brutalni, tracą sumienie i uzależniają się od natychmiastowej nagrody. Wydawały się zbędne. Myślę, że ty i twój prawnik zrozumiecie, dlaczego uznaliśmy cię za zahipnotyzowaną. Typowa antygrowa propaganda. Absolutnie nic mi nie dolegało. Szkoda tylko, że musiało się to stać pierwszego dnia pracy. Kazali ci rozpocząć w piątek? Dziś jest poniedziałek, prawda? Czyli jednak nie jest takie niewinne to granie, ponieważ spędziła tam tydzień, nawet się nie zorientowała. Grałaś w to coś przez cały tydzień. Wpadła w nauk, Sam. Pora na interwencję. Potrzebne będą fistaszki, żelazna dziewica i... Aha, no i pudełko chusteczek. Zrobi się ckliwie. Cały tydzień? Może ja jednak nie chcę tej pracy. Nie powinnaś tak szybko ustępować. I to niby ma być nauk? Dobra w ogóle jest ta gra? Myślę, że całkiem niezła. Tylko troszkę za bardzo się powtarza. Skąd masz te gogle? Od moich nowych pracodawców. Rzecz jasna, policji. Dobra. W takim razie idziemy zobaczyć się. Wypatrujcie mnie w kolejce po zasiłek. Z policją. Tam pojawi się pewien problem, ale to wyjaśnię wam, jak już się pojawi. Kolejny punkt porządku dziennego. Jeśli mamy tu różne stare maszyny. Naciśnij 1. Jeśli wiesz, jak brzmi zagadnienie, które chcesz poruszyć, naciśnij 2. Czuję głód! Po spotkaniu przewidziany jest poczęstunek. Chyba odkryliśmy miejsce, w którym Steve Woźniak kręci dla dorosłych. Alarm zbliżeniowy! Wita was, Partia Ochrony przed Likwidacją Ciągle Jarych Aparatów. Przedstawcie powód wizyty. Tak. Czemu zahipnotyzowaliście Sybillę? Zahipnotyzowaliście naszą drogą Sybillę tymi badziewnymi goglami? Sybilla PANDEMIA. Rekrut 48726/5. Cieszymy się rzeczywistością 2.0. Peggy 7+ za sceny przemocy. Przemoc! Nikt się nie oprze! Nie ma dokąd uciec! Likwidator Triumfator. Jeśli chcesz dołączyć do internetu i doświadczyć rzeczywistości 2.0, wciśnij lub powiedz tak. Co ma wspólnego internet z tą waszą gierką w rzeczywistości wirtualnej? Internet wszystkim steruje. Internet marzy o innym świecie. Świecie gier. Świecie handlu. Świecie bez granic i drzwi. Dzięki mocy obliczeniowej całej planety to marzenie staje się rzeczywistością. Rzeczywistością 2.0. Prawdziwy mega wypas! Chwila. Internet? To ma sens, tylko jednostka z dostępem do wiedzy uniwersalnej doprowadzi do komputerowego chaosu na skalę światową. Nie liczy się wiedza, liczą się znajomości. Internet zna wszystkich. Wykorzystując rozbudowaną sieć kontaktów z innymi maszynami, internet zgromadził czystą moc obliczeniową zdolną wytworzyć rzeczywistość 2.0. W porządku, ale gdzie ta hipnoza? Rzeczywistość 2.0, Peggy 7+, za sceny przemocy. Przemoc! Nikt się nie oprze! Nie ma dokąd uciec! No jasne, tu wcale nie chodzi o zepsucie komputerów, tu chodzi o ludzi. Tak? Rzeczywistość 2.0 to nie mniej, nie więcej tylko szatański plan zniewolenia... Cóż, wszystkich. Super, czyli prosta sprawa. Musimy tylko zniszczyć internet i wszystkie problemy zostaną rozwiązane. No Max, to nie takie proste. Gdzie jest internet? Gdzie możemy znaleźć ten internet? Na nic starania! Internet jest wszędzie i nigdzie. Błąd dzielenia przez zero. Wszystkie komputery na planecie pracują nad rzeczywistością 2.0. Tylko rzeczywistość 2.0 umożliwia dostęp do internetu. Pokażcie tę nową rzeczywistość. Chcemy zagrać w rzeczywistość 2.0. Rzeczywistość 2.0 wymaga nowoczesnych gogli wirtualnych, które mogą nie być osiągalne na części rynków. Jeśli już je posiadasz, wciśnij lub powiedz tak. Sybilla je posiada, ale jakaś część się zepsuła. Eksplozja gogli! Koniec gry! Prawdopodobieństwo uszkodzenia encefalograficznego... Czyli Max miał rację. ...quasi-świadomości 99,6%. Wydać zapasowy chip.
Przestań zrzędzić i zrób to. A, bo on ma na imię Chippy. Oto wasz nowy chip modulatora quasi-świadomości. Cieszcie się wszystkim, co rzeczywistość 2.0 ma do zaoferowania. Ale ja też chcę zagrać! Wątpię, żeby mieli parę, która wejdzie na twoją koszmarnie przerośniętą czaszkę. Cała rodzina może się cieszyć rzeczywistością 2.0. Oto bezpłatne gogle zaprojektowane dla dzieci specjalnej troski, by maluchy również mogły zagrać. Dobra, co mamy zrobić z chipem? Co mamy zrobić z tym chipem? Wsadźcie go do naszych opatentowanych gogli i ruszajcie na internetowy podbój rzeczywistości 2.0. Dobra, Sybilla rzuciła BTS. Sybilla prosiła nas o złożenie rezygnacji w jej imieniu. Zapadła na depresję zimową. I szkorbut! Niedobrze. Ostatnio mnóstwo się słyszy o takich przypadkach. Internet wykorzystuje was, by omamić i zniewolić całą ludzkość. A to zadanie prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli moje! No tak, Max. Chcemy jedynie pomóc. Dobra, wiecie czemu nie wezmę opcji... Nie ma ucieczki! Wybaczcie mu! Ciężko znosi pożegnania. Co tu się dzieje? Dlatego, że one zaczynają wtedy śpiewać piosenkę. Motyw jest dość śmieszny, ponieważ ona się powtarza ciągle, tylko że ja nie mogę wam puścić tej piosenki, ponieważ wtedy się czepiają mnie zawsze, tak jak ostatnio, o prawa autorskie i może się potem pojawić problem z wyświetlaniem tego filmu w różnych miejscach. Dlatego wolę po prostu tego nie robić. Pewnie w internecie można znaleźć tą piosenkę, którą śpiewają komputery. Idziemy teraz do Sybilli. W ogóle co to jest? Pełno puszek ona ma u siebie w gabinecie. Ale po prostu mnóstwo. Chip wskoczył idealnie, nie trzeba lutować. Ojej, wiesz jak lubię sobie poprzypalać. Głowa do góry, wkładaj swe orkobójcze buciory. Trzeba zagrać w tę grę, by dotrzeć do sedna światowego kryzysu internetowego. Całe szczęście, że twój kapelusz ochronny i mój niekompatybilny mózg czynią nas niewrażliwymi na hipnozę. I całe szczęście, że chodziłeś na kurs subtelnego wysławiania się, przyjacielu. W drogę. W ogóle czym te gogle się trzymają? Na czym? Oni je tylko przykładają do oczu. Ładniutko. Śniło mi się kiedyś coś takiego. Sprzedałeś mi wybrakowanego morsa, a potem zniknąłeś w kłębach pomarańczowego dymu. Witajcie w rzeczywistości 2.0. Doskonałym miejscu na doskonałe szczęście. Jestem waszym gospodarzem. Nazywam się Internet. Nie sądziłem, że Internet ma twarz. Rzeczywistość 2.0 wygląda zupełnie jak biuro Sybilli. Rzeczywistość 2.0 zaprojektowano tak, by w każdym calu przewyższała zwykłą rzeczywistość. Sam wciąż wygląda tak samo. Ja już jestem doskonale. Rzeczywistość 2.0 symuluje wasz świat i łączy go z cyberprzestrzenią, stanowiąc zarazem zmyślną kombinację popularnych elementów z gier, by zadowolić statystycznie przeciętną osobę. Jest tu wszystko dla każdego. To czemu musisz hipnotyzować ludzi goglami? Jesteśmy przekonani, że będziecie tu doskonale szczęśliwi i że nigdy nie zechcecie odejść. Przenigdy. Te wredne gogle cisną mnie w głowę! Proszę pamiętać, że to jedynie wersja beta rzeczywistości 2.0, więc niektóre elementy bądź miejsca mogą być jeszcze niekompletne. Się rozumie. Rzeczywistość 1.0 cierpi na tę samą przypadłość. Życzę miłej nowej rzeczywistości. Ej, zaczekaj. Internecie? Halo? Kurka. Myślę, że gdyby rzeczywistość wirtualna wyglądała w ten sposób, wszystkich zaraz bardzo szybko rozbolałaby głowa, bo kolory są naprawdę rażące. No ale dotarliśmy do tej rzeczywistości 2.0. W każdej chwili możemy z niej wyjść, co jest całkiem przydatne. Myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. W ogóle jeszcze tutaj jest mdląco słodkie i oczywiście zdjęcia kota. Jakiś komentarz? To musi być kot. Mam nadzieję, ta druga opcja trochę mnie przeraża. Ale jaka jest druga opcja? Fedor. Ja bym tego nie rozgłaszał. To chyba imię kota, Sybilli. Tego też bym nie rozgłaszał. Dobra. Ale, moi znudzeni wędrowcy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym. Cześć!